oszczędności w Take-Two, ploteczki i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiemdewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiemdewa. W dzisiejszym niecodzienniku czy nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na start szybko omówimy najnowsze doniesienia. W zarzewiu plotek o grach portowanych poza ekosystem Xboxa coraz częściej zaznacza się, że główne gry third party, które są obecne na platformie zielonych, będą jako pierwsze w kolejce do wydania na PlayStation i opcjonalnie na Switcha. Ponadto zaznaczono, że plotka o porcie Starfielda na PS5 jest najprawdopodobniej fałszywa, chociaż w istocie na początku tworzenia gry równolegle tworzono wersję gry właśnie na konsolę Sony. Sygnalista Necrolabe ogłosił, że kontynuator Switcha będzie posiadał wsteczną kompatybilność zarówno sprzętową, jak i programową, a twórcy mają dostęp do narzędzi pozwalających w łatwy sposób poprawić gry z pierwszego Switcha. Okazuje się, że organizacja FIFA ma jednak problem ze zbiciem kapitału na swojej licencji używając blockchainu i NFT, więc najprawdopodobniej udzieli swojej licencji dla firmy 2K, czy jakby własności Take-Two swoją drogą, która rozpoczęła pracę nad nową, kopaną grą, w sensie futbolową. Czy będzie skopana? Zobaczymy, no NBA im ostatnio nie wychodzi. Nintendo twierdzi, że popularność Super Mario Bros. Wonder, 10 milionów kopii w mniej niż 3 miesiące to jednak jest bardzo solidny wynik, zawdzięcza trybowi multiplayer, w który zagrała ponad połowa graczy oraz filmowi The Super Mario Bros. The Movie. Film był ok, ale faktycznie ten tryb multi robi różnicę i jest bardzo przyjemny, także też polecam przetestować, jeżeli macie taką możliwość. Archetype Entertainment weszło we współpracę z Certain Affinity, by usprawnić produkcję nowego RPGa sci-fi pod tytułem Exodus. Certain Affinity to studio, które pracowało przy serii Call of Duty, Halo, masie gier od studia 343 Industries, więc są to raczej doświadczeni ludzie od co-developmentu. Studio Toys for Bob zamyka swoją siedzibę. Po zwolnieniu 86 pracowników studio przechodzi w tryb pełnej pracy zdalnej. I na koniec premiera The Thaumaturge od Full Theory zostaje przełożona na 4 marca ze względu na napięty grafik premier pod koniec lutego. Faktem jest, że w tygodniu od 19 do 25 wychodzi co najmniej 7 głośnych tytułów, co mogłoby obniżyć potencjał sprzedażowy tytuły, więc lepiej przenieść premierę na luźniejszą datę. Często jednak zaznacza się właśnie, że luty jest bardzo zagęszczony pod kątem hitów, więc w sumie to jest jak najbardziej uzasadnione działanie. Poza tym deweloperzy zawsze będą mieli tych ekstra kilka dni na optymalizację i docierki, więc chyba tym lepiej dla graczy. Francuskie związki zawodowe wzywają pracowników Ubisoftu do strajku 14 lutego 2024 roku w odpowiedzi na niewystarczające podwyżki płac. STJV, tutaj nie wiem jaki to jest skrót francuski, Związek Zawodowy Pracowników Branży Gier Wideo ogłosił, że negocjacje z wydawcą Assassin's Creed dotyczące płac nie przyniosły akceptowalnego kompromisu. Zarząd Ubisoftu zaproponował budżet na podwyżki niższy niż inflacja po raz drugi z rzędu, mimo że firma przekraczała własne cele finansowe. No to jest średnio uzasadnione w takim razie. Pracownicy są niezadowoleni z niskich podwyżek, podczas gdy Ubisoft kontynuuje osiąganie dobrych wyników. Organizacja i inne związki zawodowe w Ubisoftie we Francji wzywają do całodniowego strajku. Solidaires Informatique również dołącza do apelu, domagając się realnych podwyżek. Przedstawiciel związku zawodowego stwierdził, że Ubisoft zaproponował podwyżki od 2 do 3%, co jest mniej niż w ubiegłym roku. Możliwe jest osiągnięcie porozumienia przed strajkiem, ale jest to mało prawdopodobne. Pracownicy wydają się być bardzo niezadowoleni, a francuskie prawo pracy zapewnia wszystkim pracownikom prawo do strajku w celu wsparcia żądań zawodowych. No tutaj akurat się nie dziwię, że w momencie kiedy, no chyba nikt nie chce zarabiać mniej co roku, tak? Więc w momencie kiedy, nie wiem, jest inflacja rzędu 5-7% na przykład, no to podwyżka 2% nie wyrównuje tutaj absolutnie wzrostu na przykład cen. Więc tym samym no, strajk, czy generalnie walka o swojej renegocjacja powiedzmy podwyżek, no wydaje się po prostu być logiczna i uzasadniona. Kadokawa Corporation, firma macierzysta From Software, twórców Elden Ring i Bloodborne, nabyła studio Acquire, znane z Octopath Traveler, aby wzmocnić swoje zdolności tworzenia IP w ramach strategii biznesowej. Acquire, założone w 1994, pracowało nad serią Tenchu, Way of the Samurai i innymi projektami, w tym właśnie Octopath Traveler. Obecnie studio rozwija kilka gier, w tym Ancient Weapon Holy i Scars of Mars. Kadokawa zamierza wykorzystać Acquire do generowania synergii z innymi swoimi studiami, takimi jak From Software i Spike Chunsoft, i poszerzyć swoją ofertę tytułów konsolowych. Szczegóły przejęcia nie zostały ujawnione, no ale to jest takie ciekawe kombo, bo tutaj mają zupełnie różne zespoły tworzące różne typy właśnie własności intelektualnych, więc ostatecznie może to wyjść ciekawy miszmasz z tego wszystkiego. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco, tudzież najpóźniej w trakcie najbliższego live'a, który będzie gdzieś w marcu. Podczas wewnętrznego spotkania w Microsoft Phil Spencer poinformował, że Xbox nie planuje zaprzestać produkcji konsol i będzie kontynuować strategię obejmującą różne rodzaje urządzeń. Mimo plotek o możliwości przeniesienia niektórych gier pierwszego typu, powiedzmy first party, takie jak Starfield na PlayStation 5, Microsoft oficjalnie nie skomentował tych doniesień, zapowiadając jedynie aktualizację biznesową na przyszły tydzień. W zasadzie jak to już słuchacie, to na ten tydzień, mam nadzieję, że to już, że słuchacie tego przed czwartkiem, bo wtedy właśnie ma być konferencja. Spekuluje się, że kluczowe, ekskluzywne tytuły Xboxa, w tym Starfield, Hi-Fi Rush i Indiana Jones, mogą zostać wydane na PS5, tutaj Starfield najprawdopodobniej nie, jako część znaczącej zmiany strategii działu gier Microsoftu, chociaż nie potwierdzono oficjalnie, doniesienia te wywołały duże kontrowersje w społeczności Xboxa. Helldivers 2 stał się najbardziej udanym debiutem Sony na PC-ta już w dniu premiery, osiągając 81 840 równocześnie grających osób na Steamie. To jest duży sukces i porównajcie sobie to z ostatnim Suicide Squad The Justice League, które miało w topce swojego czasu 13,5 tysiąca. No to jest w ogóle inna skala. Przewyższając tym samym chociażby port God of War z 2022 roku, czy też za nimi plasują się Marvel Spider-Man Remastered, czy Horizon Zero Dawn i Last of Us Part 1. Gra aktualnie zajmuje czołowe miejsce na liście bestsellerów Steama. Sukces Helldivers 2 korzysta z jednoczesnej premiery z wersją na PlayStation 5 i niższej ceny. Inne porty PlayStation trafiły na PC-ta rok lub nawet później po oryginalnej premierze. Mimo mieszanych recenzji na Steam, dobry start gry może skłonić Sony do przemyślenia strategii czasu wydawania portów na PC. Tutaj nie sądzę, bo tutaj chodzi o to, że Helldivers jest grą usługą i z tego co widzę, Sony ma taką strategię, że po roku swojego tytułu, jakiegoś first party, który był na konsoli, jest wydawana wersja PC-towa, tak żeby jak najwięcej skapitalizować z ekskluzywa po prostu na konsoli, a jeżeli chodzi o gry usługi, będą wydawane jednocześnie, bo wtedy to po prostu najlepiej funkcjonuje i najbardziej napędza, powiedzmy, sprzedaż. No i z tego co widzę, no to właśnie tutaj Helldivers w pierwszym tygodniu zarobiło chyba, sprzedało 1 000 000 sztuk, więc jest to naprawdę duży sukces, jeżeli chodzi o tego typu grę. Co ciekawe też, mimo że gra miała problemy na początku głównie ze strukturą sieciową, to sama gra jakby technicznie rzecz biorąc, mimo że idealna nie była, to jednak nie miała tych najczęstszych problemów, które AAA miały do tej pory, co przełożyło się też na bardzo pozytywne recenzje po naprawieniu problemów sieciowych. Więc może to jest sugestia, że jednak warto robić w miarę dopracowane gry i dać im trochę więcej czasu po to, żeby też nie miały problemów na premierę na PC-tach. Motion Twin i Evil Empire ogłosiły zakończenie dalszego rozwoju Dead Cells przed 35. aktualizacją, która będzie ostatnią dla tego rogalika 2D. Oba studia skupią się teraz na nowych projektach. Pomimo zakończenia aktualizacji, Motion Twin planuje kontynuować rozwój świata Dead Cells przez projekty zewnętrzne, w tym produkcję serialu animowanego. Tutaj trzeba przyznać, że ich trailery są bardzo fajnie animowane, bardzo są dowcipne, mimo że nie zawierają żadnych słów bezpośrednio, ale ten fizyczny humor tam jest całkiem solidny, więc ta animacja też może być ciekawa. Evil Empire podziękowało graczom za wsparcie i zapowiedziało ujawnienie tajnych projektów w niedalekiej przyszłości. Motion Twin pracuje nad kolejnym projektem Windblown, które zostanie wydane w dostępie, w tym wczesnym dostępie w Early Accessie w tym roku. Od premiery Dead Cells w 2017 gra osiągnęła ponad 10 milionów sztuk sprzedaży, czyli całkiem solidnie, a naprawdę jest duży sukces jak dla indyka i była regularnie aktualizowana. Evil Empire będzie kontynuować wsparcie dla Dead Cells do 2025 roku. No, czyli solidnie, powolutku budowany sukces. Brawo. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam na Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy też zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube czy Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których teraz widzicie na ekranie. Sukces gry Palworld, wydanej 19 stycznia, zaskoczył nawet i twórców. Pocket Pair teraz apelują o dołączanie do zespołu. W wiadomości na oficjalnym profilu Palworld na Twitterze czy też Xie Pocket Pair wzywa zainteresowanych do pracy, zwłaszcza na stanowiskach związanych z planowaniem, projektowaniem, inżynierią, niezależnie od doświadczenia z konkretnymi silnikami gier. Firma, która w pewnym momencie liczyła zaledwie 10 osób, wyskalowała się o kolejne 40 w przypadku końcu projektu właśnie Palworld. Nie planowała tworzyć dużych tytułów, ale o jej nie wyszło i teraz, no cóż, ukończyli właśnie swój tytuł. Palworld zdobyło szturmem Steama, co prawda spada już trochę dynamika popularności, ale nadal tam gra kilkanaście milionów graczy i chcą do końca tego roku wydać pełną premierę, zobaczymy jak im wyjdzie, no ale zdecydowanie patrząc na ogrom tej gry i to, ile chcą jeszcze zrobić w tej grze, no to brakuje im co najmniej 50 osób. Tak więc nie wiem, czy znajdą tyle osób, czy uda im się, no ale w dobie zwolnień w branży myślę, że się ludzie znajdą na to, żeby wesprzeć twórców. No projekt jest ciekawy, mimo oczywiście pewnych kontrowersji, no to jednak może być to gratka dla niektórych. Zobaczymy, jak im to wszystko wyjdzie. Kompozytorka Yoko Shimomura, znana z tworzenia muzyki do gier Kingdom Hearts czy Street Fighter 2, otrzyma nagrodę za całokształt twórczości w trakcie tegorocznych nagród DICE. Ceremonia odbędzie się 15 lutego w Aria Resort and Casino w Las Vegas. Shimomura ma na swoim koncie również pracę nad Super Mario RPG, Final Fantasy XV i serię Parasite Eve. Wyraziła swoje zaskoczenie i zaszczyt na Twitterze, podkreślając, że sukces ten był możliwy dzięki wsparciu społeczności. I Dearly Beloved z Kingdom Hearts to jest chyba jej najbardziej znany utwór. I no cóż, tutaj akurat można mieć zarzuty do chociażby serii Kingdom Hearts, wciąż jednak ta muzyka tam faktycznie naprawdę jest ciekawym połączeniem i jakichś elementów elektronicznych, takiej monumentalnej, powiedzmy, muzyki symfonicznej. Jest tam dużo naprawdę się dzieje, jest to ciekawy na pewno zestaw muzyczny. No i też patrząc tutaj na dorobek, absolutnie nie dziwię się przyznanej nagrodzie. Specjalne wydanie oficjalnego podcastu Xbox zostanie wyemitowane 15 lutego o 21 naszego lokalnego czasu z udziałem Phila Spencera, Sary Bond i Matthew Butiego, którzy podzielą się aktualizacjami dotyczącymi biznesu Xbox. Zapowiedź ta następuje po intensywnych dyskusjach na temat przyszłości marki i spekulacjach dotyczących gier ekskluzywnych dla Xboxa, które mogą trafić na konkurencyjne platformy takie jak PlayStation i Nintendo Switch i ich kontynuatorów oczywiście. Phil Spencer, szef Xbox w Microsoft, zapowiedział to wydarzenie 5 lutego, obiecując podzielić się większej ilości szczegółami na temat wizji właśnie przyszłości firmy. No to już są te jakby zapowiedzi, też widać po prostu na kanale Microsoftu właśnie ten zapowiedzianą emisję, także o ile dobrze pamiętam, jest to właśnie 15 lutego, czyli czwartek o 21. Być może nagram z tego osobny materiał, skomentuję to w momencie, kiedy zostanie to wypuszczone, bo ile dobrze pamiętam, to w czwartek wtedy nie będzie mnie przy komputerze, ale warto będzie to pewnie przeanalizować, co zostanie zaprezentowane. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie tam łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę mi pomoże dotrzeć do szerszej publiki, za co Wam z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Według analityków z Wedbush Securities, Nika McKeya i Michaela Pachtera, który jest dość znanym analitykiem branży i jego akurat spostrzeżenia w jakimś tam stopniu siadają całkiem nieźle. Wydanie Grand Theft Auto 6 jest przewidywane po marcu 2025, co wynika z najnowszych wytycznych dotyczących przychodów wydawcy Take-Two. Spółka ta obniżyła swoje prognozy na następny rok fiskalny, czyli ten rok 2025, który trwa od kwietnia tego roku do marca 2025. W notatce pod tytułem 7 miliardów dolarów oznacza brak GTA w roku fiskalnym 25. Analitycy sugerują, że premiera GTA 6 została przesunięta poza rok fiskalny właśnie 25, ale nadal spodziewają się wydania jakiejś gry w roku kalendarzowym 2025, prawdopodobnie później. Spółka obniżyła swoje prognozy na obecny rok fiskalny po tym, jak skonsolidowane kwartalne przychody netto spadły o 3% rok do roku, osiągając 1,34 miliarda dolarów. No biedni, no. Po prostu biedni. Spadki te były napędzane słabością, jeżeli chodzi o reklamy mobilne i niższym współczynnikiem sprzedaży takich gier jak NBA 2K24, chociaż przychody z Grand Theft Auto Online wzrosły, podobnie jak członkostwo GTA Plus. Grand Theft Auto 5 sprzedało dodatkowe 5 milionów kopii w trzecim kwartale, osiągając 195 milionów sztuk sprzedaży w całościowym cyklu życia tytułu. Take-Two zaznacza, że seria GTA zyskała na znaczeniu dzięki zapowiedzi Grand Theft Auto 6 i rekordowemu zwiastunowi. Firma rozszerzyła także swoją liczebność pracowników do 8894 osób. Prawie 9000 ludzi pracuje w całej spółce, co uwzględnia też przejęcie Zyngi w 2023. Take-Two planuje jednak wprowadzić znaczący program redukcji kosztów w całej firmie mimo inwestycji w przyszły wzrost. CEO Strauss Zelnick podkreśla długoterminowe zarządzanie Take-Two i potencjał firmy, wyrażając przekonanie, że działania te pozwolą na wzrost przychodów i rentowności. To jest tak, jakby teraz nie zarabiali, no. Program redukcji kosztów ma skupić się na optymalizacji wydatków marketingowych, unikając jednocześnie zwolnień pracowników, mimo że pojawiły się już doniesienia i już w zasadzie się potwierdziły, że Visual Concept Austin należącym do Take-Two tam przeprowadzono zwolnienia. To jest właśnie w tej firmie, która robi najgorzej aktualnie zarabiający tytuł, czyli właśnie ten NBA 2K24, więc być może jakoś to są w stanie jeszcze upchnąć i uzasadnić. Zelnick wskazuje, że największym wydatkiem firmy poza marketingiem są wydatki na usługi zewnętrzne, oprogramowanie innych dostawców. Pomimo tego nie ma pewności, że zwolnienia nie nastąpią w przyszłości, chociaż stawiam, że zespoły produkcyjne pracujące przy franczyzie Grand Theft Auto mogą na razie spać spokojnie. No tutaj wydatki zewnętrzne, czyli serwery w przypadku, kiedy utrzymuje się taką usługę jak GTA Online, no to nie dziwię się, że muszą kosztować dużo, no ale wciąż patrząc na to, że oni obracają miliardami co roku, no to, że tak powiem, stać ich na podejmowanie różnego rodzaju ryzyk, no i to, że powiedzmy jakieś formy marketingowe im się nie sprawdzają, no to wiadomo, że mogą je po prostu przyciąć. Wciąż no wszyscy teraz siedzą jak na szpilkach i wyczekują oficjalnej zapowiedzi daty premiery GTA 6. Też sam czekam, no ale to nie zdziwi mnie właśnie, jeżeli będziemy mieć to GTA 6 gdzieś w 2025, ale niekoniecznie w pierwszym kwartale kalendarzowym właśnie roku, co właśnie wynika z tych wszystkich danych, także pozostaje czekać i patrzeć filmie na ręce, co jeszcze wykombinuje przez najbliższe miesiące. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennika Okiemdewa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie i zapraszam również do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Okiemdewa.